Cześć, tu Piotr Koźmiński. Od dzisiaj w każdy wtorek będziemy się widzieć na stronie SEPL, gdzie będę prowadził dla Was piłkarski blog. Będziemy ujawniać różne ciekawe historie ze świata sportu, ze świata piłki oczywiście. Będziemy mówić o kulisach finansowych, o prawach telewizyjnych, o tym wszystkim, co piłkarskiego kibica interesuje najbardziej. Dzisiaj chciałem Wam pokazać coś, co bardzo rzadko wpada dziennikarzowi w ręce, czyli prawdziwy kontrakt piłkarski. To kontrakt jednego z czołowych polskich piłkarzy, podpisany swego czasu z czołowym polskim klubem. Nazwijmy go na literę L, ten klub. Specjalnie nie mówimy, który to dokładnie klub, nie mówimy, który to piłkarz, bo nie chodzi o pokazanie tylko jednostkowego przykładu, chodzi o pewne pokazanie zjawiska, ponieważ te kontrakty są bardzo podobne, a jak się mu przyjrzeć, no to jest tam bardzo, bardzo wiele fajnych, ciekawych rzeczy, które pewnie przeciętnego kibica interesują, a do których jakby do tej pory nie miał dostępu. Nie jest to jakieś opasła umowa, w sumie ma 7 stron i bardzo ciekawy wątek tutaj jest dotyczący zakazów, ponieważ wiele osób zazdrości piłkarzom, poniekąd słusznie być może, bo wielkie zarobki, sława, popularność, ale też ci piłkarze mają swoje jakby ograniczenia. Jest wiele rzeczy, których nie mogą, natomiast nie dotyczą one zwykłych śmiertelników. Najcięższa piłkarska zbrodnia to jest udział w korupcji. Do tej pory można było tylko mniemać, ile to kosztowałoby dosłownie zawodnika, natomiast teraz tutaj z tego kontraktu, przynajmniej w tym przypadku tak było, no ale rozumiem, że to jest jakby dość ogólne. Wynika, że klub może ukarać grzywną w wysokości aż 500 000 zł. Skrucha jest opłacalna, mogę powiedzieć, i w przenośni, i dosłownie, ponieważ jeżeli zawodnik przyznałby się do udziału w takim procederze, no to wtedy klub może obniżyć karę do 100 000 zł. Wciąż bolesne, ale jednak dużo mniej niż 500 000. Oczywiście udział w korupcji to nie jest jedyny zakaz, jaki ma taki zawodnik. Nie wolno absolutnie, tutaj mamy też w punkcie D, nie wolno absolutnie ani osobiście, ani przez osoby trzecie brać udziału w zakładach bukmacherskich, chodzić do kasyna. Tutaj klub, ten jeden z czołowych polskich klubów, też ma odpowiednie narzędzia w ręku i może je korzystać. Udział w zakładach bukmacherskich czy wizyta w kasynie może piłkarza kosztować również aż 500 000 zł. Piłkarz oczywiście nie może imprezować, to taki wyświechtany slogan, no ale i tutaj jest w razie czego na to odpowiedni punkt. No, nie jest to oczywiście aż tak duże wykroczenie jak udział w korupcji czy wizyty w kasynach, natomiast solidna popijawa, że tak powiem kolokwialnie, może kosztować nie tylko to, ile trzeba było zapłacić za alkohol, ale również 200% miesięcznej pensji. Bardzo ciekawe jest też to, że piłkarze mają dużo zakazów, jeśli chodzi o uprawianie indywidualnych sportów. O ile wiadomo, że nie powinien jeździć na motorze, na nartach, no to jest oczywiste. To na przykład mnie zaciekawił punkt tutaj mówiący o tym, że nawet nie wolno im uprawiać płetwonurkowania, sportów lotniczych, dalekowschodnich sportów i sztuk walki. Także tutaj mały apel do piłkarzy, żeby uważali też na to, jakie zdjęcia wrzucają z wakacji. Ta gama tych wykroczeń też, jeżeli nie jest to konsultacja z klubem oczywiście, no to też może kosztować piłkarza dwie pensje. Ale żeby nie było aż tak, że piłkarz to rzeczywiście tylko zakazy, no to możemy też powiedzieć o pensji. Tutaj mamy jakby kolejną taką ciekawą informację. Ten piłkarz z tego kontraktu dostał na dzień dobry 18 000 zł plus 6 000 zł za występ w każdym meczu pierwszej drużyny. Bardzo szybko te pieniądze mogły mu rosnąć, także no tutaj mamy kolejną taką ważną i ciekawą kwestię, że młody chłopak w wieku 18-19 lat w pewnym momencie dostaje na konto co miesiąc kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co się wtedy dzieje? Na szczęście większość zachowuje się normalnie, ale jednak pokusy, o których mówiłem, o których są te zakazy, czyli kasyna, zakłady bukmacherskie, no to czasami się zdarza i w tym wypadku trzeba naprawdę uważać i no jakoś mądrze chłopaka prowadzić, tak? Bo jeżeli ktoś sam jeszcze nie dojrzał, no to ważne, żeby miał mądrych doradców i właśnie tego wszystkim naszym piłkarzom życzę.